Joker to dla Philipsa, choć nie jest dziełem nie wiadomo jak skomplikowanym, narracyjnie, fabularnie lub samą formą, to może być odczytywany na wiele sposobów. I choć jego główny przekaz może być przez wielu odbierany jako zbyt mocno łopatologiczny, to zawiera on w sobie dużo więcej podprzekazów, które mogą doprowadzić widza do ciekawych, ale też interesujących konkluzji. Jednak zanim do owych podprzekazów się przejdzie, wpierw trzeba zidentyfikować samego bohatera, czy też protagonistę, lub też antagonistę, ponieważ jest to dość płynna postać w swoim zachowaniu. Artura Flecka można jednoznacznie opisać jako osobę w kryzysie mentalnym, życiowym, fizycznym, czy też egzystencjonalnym. Jednak na dodatek tych wszystkich kryzysów, które spoczywają na barkach Artura, jest też kolejny kryzys ekonomiczny, lub raczej pełzający kryzys, ponieważ tak naprawdę nigdy ten kryzys do Stanów Zjednoczonych nie przychodzi, ponieważ zostaje on w pewnym momencie zastopowany pewnymi działaniami innej ekipy. I w tym momencie warto napomknąć o okresie, z którym mamy do czynienia, gdyż jest on bardzo istotny. Wydarzenia przedstawione w filmie dzieją się w kontekście początku lat 80., który oznacza się dość drastyczną polityczną zmianą w podejściu do państwa i jego struktur. Po powolnie rozrastającym się państwie i jego strukturach nadszedł czas dość mocnej liberalizacji, która choć zadziałała ozdrowieńczo na samą gospodarkę, to pozostawiła ona też wiele sierot. Sierot po strukturach państwowych. Chcąc uefektywnić państwo, ekipa Ronalda Reagana podjęła wiele liberalnych reform, powodując redukcję niektórych odnóg państwa, to też odbiło się negatywnie na osobach, które korzystały z pomocy owego państwa. Nie chcąc podejmować się oceny samego wydarzenia oraz tego, jaki to miało wpływ na niższe warstwy społeczne, jest wartym zaznaczenia sam fakt tego, że takie wydarzenia rzeczywiście miały miejsce i odbiły się negatywnym skutkiem na najniższych warstwach społecznych oraz na najbardziej nieporadnych jednostkach. I tak wracając do samego Artura, który był w jakimś sensie podczepiony pod jedną z odnóg państwa, którą była terapia psychologiczna oraz leki, które były mu przypisywane. W momencie odcięcia owej nogi oraz dopływu do kolejnych leków oraz kontynuowania samej terapii, jego choroba zdaje się postępować, finalnie prowadząc do pogorszenia się jego sytuacji psychicznej. Jednak mimo tej odciętej nogi oraz to innych kryzysów, które mogą być opisane jako wiatr wiejący biednemu w twarz, Artur kontynuuje swoją walkę o lepszy dzień, która od samego początku wydaje się być przegrana. Jedną z bardziej wyrazistych prób starania się wyjścia z owego kryzysu jest próba nawiązania kontaktu z samym panem Wayne'em, który od samego początku jest kreowany na bardzo wpływową oraz zamożną postać. I o ile samo skontaktowanie się poprzez przyjście do jego rezydencji zdaje się być nie do końca udane, to już wizyta w kinie, w toalecie kinowej dochodzi do skutku. Jednak i tu próba w pewnym momencie okazuje się być nieskuteczna, a rezultat jej prowadzi do jeszcze kolejnego kryzysu. Trochę jak ta postać Trumpa odgrywana w kinie przez Charlie'ego Chaplina w filmie Nowoczesne Czasy, Artur stara się dopasować do uprzemysłowionej rzeczywistości, wydającej się to rzucać kolejne kłody pod jego nogi. I tak ostatnim wyjściem ratunku po zabójczym blamażu w metrze oraz kiblowej sprzeczce jest kariera w telewizji, która ma swój początek od samego jej oglądania, przez nieudane występy w klubie, po samo wystąpienie jako właśnie śmieszne indywiduum w wieczornym programie. Jednak zanim Artur zostanie przedstawiony jako owe indywiduum w ulubionym nocnym programie, pierw zostanie łopatologicznie zmieszany z błotem, sprowadzonym do parteru i wymieszanym w śmieciach. I tutaj też nie pomaga sytuacja, z jaką ma do czynienia samo miasto, czyli z kryzysem śmieciowym, który wręcz intensyfikuje samo poczucie bohatera. I tak stając się żywym śmieciem, jakkolwiek pejoratywnie oraz wulgarnie by to zabrzmiało, odkrywa to on kolejny truizm, jakim jest cienka granica między tragedią a komedią, z jednej strony starającym się odgrywać zawodowo śmieszną postać, z drugiej strony będąc życiowo w tragicznej sytuacji. Będąc w tych kleszczach, które coraz bardziej się wokół niego zaciskają, postać Artura w pewien sposób staje się tą ową granicą, która zdaje się być
właśnie tragikomedią. Jednak jak w każdej osobie, tak i u Artura włączają się po pewnym momencie systemy samoobronne, które w naturalny sposób prowadzą do przeobrażenia się jego postaci, w pewnym sensie kreaturę, o charakterze antyspołecznym, a nawet anarchistycznym, czego wyraz daje w szczególności w spotkaniu w nocnym programie, kiedy jego obłuda i zgorzknienie zostaje skrytykowane, a nawet zganione przez prowadzącego. Sam w sobie też stanowi pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla publiczności, czy też społeczeństwa. Mając na uwadze, że wciąż są to lata 80., a telewizja jest głównym środkiem przekazu, program, w którym udział bierze sam Artur, stanowi miejsce, gdzie różne emocje społeczne mają swój upust. Jednak w momencie, kiedy owy wentyl zostaje zlikwidowany, mamy do czynienia z sytuacją antyspołeczną, czy też nawet anarchistyczną, ponieważ po nabrzmiałej sytuacji miastem chwilowo zawładła anarchia, niszcząca i chcąca zlikwidować za stałe elity, których sama identyfikacja zdaje się być nieoczywista. Jednak najbardziej wyrazistym podprzekazem wydaje się być połączenie dzieła Philipsa z twórczością Martina Scorsese. W szczególności jego zainteresowaniem to w poszczególnych jednostkach żyjących w mieście Nowy Jork. I tak zaczynając od ulic Nędzy, przez taksówkarza, króla komedii, kończąc na ciemnej stronie miasta, Philip stara się podłączyć samego Artura pod grono postaci występujących to poprzednio w minionych filmach. Określając to też specyficznym stylem wizualnym, gdzieniegdzie podchodzącym pod neo-noir, w szczególności zauważalnym w taksówkarzu, ale też w ciemnej stronie miasta. Wątek komediowy, będący oczywistym odniesieniem się do króla komedii oraz też psychicznego spaczenia się głównego bohatera, ale też uosobienie samej postaci Artura jako osoby tonącej w śmieciach, czy to psychicznie lub fizycznie, jak podobnie ma to miejsce w ulicach Nędzy. Kończąc na segmencie szpitalnym śmierci matki, ale też metaforycznego powrotu do życia, do którego dochodzi po zderzeniu się ambulansu z radiowozem. To też może stanowić prawie że 1:1 odniesienie do sceny z filmu Scorsese. Jednak poza tym wszystkim, Artur zdaje się być postacią, która mogłaby żyć pośród tych postaci. Czy to obok grupki przyjaciół z ulic Nędzy, mijając Travisa Pickle taksówce, widząc podobnie nieudolnego komika, takiego jak Roberta Papkina, kończąc na osobliwym mężczyźnie prowadzącym ambulans, chcącym uratować komuś życie. I tak by wyjść jeszcze na wyższy poziom, samo ukazanie postaci będącej w jawnym w konflikcie, wręcz z całym systemem, może być zinterpretowany jako krytyka indywiduów, które starają się odnaleźć w liberalnym systemie Stanów Zjednoczonych. Nie tylko gospodarczo, ale też społecznie. Co naturalnie ma wiele plusów, ale posiada też pewne minusy, które w szczególności oddziaływują na słabsze jednostki. A profound film about learning to take things day by day and either accepting or ignoring whatever unpleasant truths come along. And there are all kinds of clues in the film as to that, mm-hmm. in a way.